Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie z parafii ewangelickiej w Mikołajkach na Mazurach. Mamy dzisiaj wtorek, 19 dzień maja. Boże Słowo na dzisiejszy dzień czytam z księgi Ezechiela i z Ewangelii według świętego Łukasza. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć? Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mego dają ubogim, a jeśli to na kim wymusiłem, jestem gotów oddać w czwornasób. W mieście Jerycho, leżącym kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Jerozolimy, można zobaczyć szczególne drzewo rosnące w ogrodzie. Tłumy turystów i pielgrzymów przyjeżdżają tam tylko po to, by choć na chwilę zobaczyć to drzewo. Czemu jest ono niezwykłe? Bo jest to stara sykomora, o której tradycja mówi, że to właśnie na nią wpiął się Zacheusz, gdyż był niskiego wzrostu, by móc na własne oczy zobaczyć Jezusa. Znamy tę historię. Wiemy, że Jezus dostrzegł go wśród gałęzi, kazał mu zejść i powiedział, że ma zamiar zatrzymać się w jego domu. Zacheusz nie był zaliczany do dobrych ludzi. Jako urzędnik państwowy był nieuczciwy, nadużywał swej władzy, dopuszczał się oszustw i wymuszeń. Jednak Bóg dotknął jego serca. Zacheusz zrozumiał, że coś musi zmienić, że tak dalej nie może być, bo jego życie nie przynosi dobrych owoców. Zapragnął spotkania z Jezusem. Miejscem, gdzie to nastąpiło, było właśnie drzewo sykomory. Ten krótki kontakt z Jezusem, który wtedy nastąpił, miał decydujący wpływ na życie Zacheusza. Zyskał on wtedy pewność, że jest gotowy na zmianę. Dlatego wyznał w rozmowie z Jezusem: oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwornasób. Drzewo sykomory z pewnością już na zawsze pozostało w pamięci Zacheusza jako miejsce, gdzie spotkał Jezusa na drodze swojego życia i dokonał zwrotu, by z Bożą pomocą stać się nowym, lepszym człowiekiem. Dla nas to drzewo pozostaje ilustracją tego, jak działa Bóg w życiu człowieka. W każdym z nas jest trochę Zacheusza. Wiemy, że nasze grzechy prowadzą nas do upadku. Zdajemy sobie sprawę z tego, że potrzebujemy zmiany. Jednak najważniejsza jest odwaga, by obrazowo mówiąc wejść na drzewo, czyli otworzyć swoje serce przed Bogiem i powiedzieć: Panie, jestem gotów. Zmieniaj mnie. Amen. Módlmy się. Łaskawy, wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za dzisiejszy poranek, za ten nowy dzień. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, które mówi nam o niezwykłym spotkaniu i o wielkiej zmianie, które ono zapoczątkowało. Wszechmogący Boże, prosimy Cię, daj nam doświadczać podobnej przemiany każdego dnia. Spraw, by było w nas coraz mniej grzechu, a coraz więcej Twej łaski i miłości. Błogosław nam przez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego. Amen. Pragnę Wam wszystkim życzyć dobrego, pełnego Bożego błogosławieństwa dnia. Zostańcie z Bogiem.